Tym razem rozciąganie palców podczas ćwiczeń lub grania skal. Ja tutaj w tej lekcji pokażę samo rozciąganie, same sposoby też na rozciąganie palców podczas grania. Przedtem jedna była lekcja rozciąganie palców bez gitary. Jednak ważniejsze jest, a być może na równi, istotne jest to, żeby ćwiczyć paluchy podczas grania na gitarce. No może nawet bardziej ważniejsze jest to, ponieważ musimy porządnie zasuwać na gitarze. Więc im więcej ją mamy w rękach, tym lepiej. Takie ćwiczenia polegają właśnie głównie na stawianiu sobie pewnego rodzaju poprzeczki. Bo na przykład znacie te ćwiczenia 1, 2, 3, 4. Dla was, czy dla osób początkujących, które to oglądają, mogą się zastanawiać, o co tu chodzi. Takie ćwiczenie 1, 2, 3, 4 dla początkujących dosyć trudne. Trudne, ponieważ na przykład to, jak widać, jak ja robię, zostawiam palce na każdym progu. I osoby początkujące, z doświadczenia tutaj wiem, i swojego, i z tego, które uczę młodzież, to jest to, że na przykład na początku między pierwszym a czwartym progiem właściwie złapanie tej odległości jest wręcz niemożliwe. Widzicie, pierwszy, czwarty. Więc pierwsza wersja takich ćwiczeń na rozciąganie to jest właśnie ustawienie sobie palców tak, żeby złapać poszczególne odległości. Na przykład zaczynamy od pierwszym palcem, sobie łapiemy na pierwszym progu na przykład i drugim sobie naciskamy na drugim, o, na zmianę. Później możemy robić pierwszym palcem, trzymamy dalej, drugim tu. No to już wtedy jest dosyć trudne, ale może to nie jest by takie techniczne do zagrania, w sensie rzadko jest może tak używany w ten sposób grania, w ćwiczeniach tych pajączkowych takich, jednak już w ćwiczeniach skali, na przykład skala F-dur, gram pierwszy palec, drugi, czwarty, więc to rozciągnięcie musi być już na tyle sprawne, żeby po prostu umieć zagrać ten odległość 1-3. Teraz możemy zrobić nawet 1-4. Pierwszym palcem na pierwszym progu, drugim na czwartym. Tutaj widzicie, no jest to może takie dziwnie wyglądające troszeczkę i na pewno dla was trudne do złapania. Ale jednak pomyślcie sobie o tym, że po jakimś czasie te palce faktycznie będą bardziej rozciągnięte. Tutaj jest od razu taką wskazówkę, mówię, że można sobie te ćwiczenia, które tutaj pokazuję, zrobić na progu gdzieś tutaj wysokim, na przykład na 12. Czyli na przykład jeśli to pierwsze ćwiczenie 1, 2, 3, 4, ciężko ułożyć na tym, to już zupełnie inne odległości się pojawiają, jeśli mamy tutaj od 12 progu. Widzicie, tu jest dużo, dużo mniej i możemy z łatwością te wszystkie cztery dźwięki przytrzymać. Tak samo to ćwiczenie następne, co pokazywałem. Możemy złapać aż 5 progów. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli trzy puste są pomiędzy dwoma palcami. Akurat właśnie takie ćwiczenie stricte na rozciąganie palców, ponieważ takich rzeczy raczej zwykle na gitarze nie gramy. Jednak to jest, pomyślcie sobie o tym, że to jest, ma na celu rozciągnąć paluszki. Możemy też to robić, że sobie przesuwać, jeśli tutaj nam w miarę już wychodzi od tego 12 progu, na przykład odległość 1-4, pierwszy próg, przepraszam, pierwszy palec na 12, drugi palec na 15. Jeśli przesuniemy to, o, już tu zaczyna się rozszerzać. Aż kurczę. Dobra, teraz
Kolejne ćwiczonko to już byłoby, dotyczyłoby następnego palca. Na takiej samej zasadzie możemy robić. Sięgamy sobie pierwszym palcem z powrotem na 12 i teraz trzecim palcem na 15. Możemy trzecim palcem na 16. Możemy nawet na 17. Się z powrotem, tak, żeby mieć odległość, jak tu miałem. Tu akurat mi wyszło tak, że miałem odległość raz, dwa, trzy, czterech pustych. Wam może to na razie ciężko przyjść, ponieważ jeśli zaczynacie, to będzie mordęga. Trzy puste. Jak tu miałem? Cztery puste, przepraszam. Się zaczyna już problem, nawet dla mnie. Więc widzicie, tutaj jest super, tutaj jeszcze coraz lepiej. Lepiej trzeba się, bardziej trzeba się skupić i palce rozciągnąć. Wiadomo, jeśli zaczyna ręka boleć, to oczywiście nie robimy tego dalej, ponieważ chyba nie chcemy mieć z jednej dłoni dwóch dłoni rozciągniętych. I następny, wiadomo, możemy sobie zrobić, że teraz najmniejszym palcem. Na przykład 1,6 na tych najwyższych zrobię. Natomiast w graniu ogólnie właśnie skal 1,5 to jest takie, można powiedzieć, odległość, która powinno się zrobić w miarę bez większego wysiłku. Na przykład właśnie skali F-dur. Pierwszy próg, trzeci próg, piąty. Czyli tu widzicie, można tutaj kombinować, można sobie stawiać różne poprzeczki, żeby zagrać na przykład piątym, pierwszym palcem na którymś progu, czwartym palcem gdzieś indziej i sobie to rozciągać. Teraz wam pokażę takie ćwiczenia, które troszeczkę, no już powiedzmy, do jakiegoś arpeggio czy jakiegoś sweepu zaczynają dochodzić. To jest takie ćwiczenie też w stylu pajączka trochę, tylko że każdy palec zajmuje inną strunę. Próg obok, owszem, ale inną strunę. Czyli na przykład pierwszy palec na strunie u was najgrubszej, u mnie to jest akurat siódma, jest dodatkowa, więc na nią nie patrzcie. Drugi palec na drugim progu, tylko że na strunie cieńszej, piątej. Analogicznie na czwartej strunie palec trzeci, a się muszę tu skupiać. I na trzeciej strunie palec czwarty, czyli mamy. Takie już specyficzny ruch, z jednej strony specyficzny ruch palców tych, z drugiej strony ruch piórka, to będzie przy okazji też sweepingu. Tutaj akurat właśnie powiem, to jest uderzamy na przykład tylko w dół. Jeśli gramy dźwięki od najgrubszej struny do cieńszej, to uderzamy w dół. A jeśli gramy w drugą stronę, to uderzamy do góry. Na razie się tutaj będziemy skupiać na tych palcach, na kombinowaniu. Możemy tutaj zrobić właśnie układ, to co było w skali F-dur. Pierwszy próg, trzeci, piąty. To możemy na tej samej zasadzie zrobić pierwszy próg, trzeci próg, ale na strunie cieńszej i piąty próg na strunie jeszcze cieńszej. To jest bardzo fajny akord.
taki, można powiedzieć, power chord. Nonowy z kwintą. Pomijać struny. Możemy bawić się na różne sposoby. Ważne jest to, żeby dążyć do pewnego zwiększania rozpiętości palców. To, co gramy, to już jest sprawa indywidualna. Jeśli ktoś, powiedzmy, nie ma pomysłu, to jak najbardziej niech się sugeruje ćwiczeniami, które ja pokazuję, czy inni tam nauczyciele. Jednak ważne jest to, żeby opanować pewien sposób właśnie grania, rozciągać palce, ale wymyślać też swoje motywy, ponieważ jednak własna twórczość opiera się na tworzeniu własnych różnych motywów, co prawda podpatrzonych w pewien sposób właśnie od tych, co już dobrze grają, czy od jakichś gwiazd. Jednak tworzyć swój warsztat jest bardzo istotne. Mam nadzieję, że to jakoś pomogło i w tym chaosie coś wyłowicie ciekawego. Pamiętajcie, żeby sobie właśnie, jeśli wam sprawiał trudności granie tutaj, to sobie zaczynać od progów tutaj, tych wysokich. I zwiększać sobie stopniowo do tych tu. Dobra, trzymajcie się.